Drewno klejone to wyrób, bez którego nie byłaby możliwa produkcja m.in. okien czy drzwi drewnianych. Jego jakość ma istotny wpływ na jakość wyrobów końcowych. Dlatego zapraszamy do odwiedzenia fabryki Zigro w Dąbrowie Górniczej, gdzie przyjrzymy się, jak przebiegają kolejne procesy produkcji. Jesteśmy producentem szeroko pojętego drewna klejonego. Naszym głównym produktem jest kantówka okienna i drzwiowa. Produkujemy również płyty stolarskie oraz różnego rodzaju listwy. Rodzaje drewna stosowane przez Zigro to sosna, jodła, modrzew i dąb. Ale firma od lat specjalizuje się w wyrobach ze świerka. Po rozładowaniu surowiec trafia do magazynu, a następnie do suszarni. Proces suszenia odbywa się w temperaturze około 60 stopni Celsjusza i trwa zazwyczaj 2 doby. Proces jest sterowany komputerowo i po uzyskaniu zadanej wilgotności drewna suszarnia automatycznie się wyłącza. Tak przygotowane drewno trafia na pierwszą linię produkcyjną. Znajdujemy się na hali produkcyjnej, za nami linia technologiczna, która służy do pozbywania wad, które nie są nam potrzebne w dalszym procesie technologicznym. Odbywa się tutaj również sortowanie na klasę A i B, ale nie tylko, również na inne produkty, takie jak NSI czy listwy. No to zobaczmy, jak cały proces przebiega po kolei. Automat pobiera z taśmy warstwę surowca i odkłada na podajnik linii. Drewno jest wstępnie strugane, aby uzyskać idealną powierzchnię dla systemu kamer, które rejestrują wady, takie jak sęki, pęknięcia i wszelkie ubytki. Następnie wskazane wady wycinane są za pomocą piły. Pracuje ona niezwykle szybko i precyzyjnie. Podczas wycinania wad drewno jest również selekcjonowane na określone klasy oraz sortowane według długości przez specjalnie dedykowany program. W dalszej kolejności drewno jest dodatkowo sortowane przez pracowników ze względu na usłojenie. Przenosimy się na kolejną linię. Proces polega na klejeniu drewna z długości. W maszynie czoła desek są frezowane. Jednocześnie nakładana jest warstwa kleju. W prasie sklejone deski są ściskane i ścinane na odpowiednią długość. Tutaj widzimy 6-metrową deskę sklejoną z krótszych elementów. Kolejny etap to struganie. Proces odbywa się za pomocą strugarki czterostronnej i wykonywany jest z dokładnością do 0,01 mm. Operator układa obrobione elementy w taki sposób, aby na etapie klejenia uzyskać jak najlepszy efekt wizualny. Czas na finalny etap odbywa się na prasach do klejenia drewna. Na wystrugane elementy nakładany jest klej. Następnie umieszczane są one w prasie, gdzie odbywa się proces prasowania drewna z wysokości. Po około 30 minutach klej się krystalizuje i wiąże trwale elementy drewniane. Tak powstaje gotowy wyrób, a więc kantówka okienna i drzwiowa. Czas jeszcze na kontrolę jakości. W laboratorium sprawdza się poprawność klejenia spoin i połączeń na mini-wczep. W tym celu wykonywane są m.in. testy rozbijania, próba jodowa, próba płynem penetrującym. Cały proces produkcyjny odbywa się zgodnie z procedurami Instytutu Technologii Klejenia Drewna, co jest poświadczone certyfikatem. Żeby utrzymać wysoką jakość produkcji, w fabryce regularnie prowadzone są szkolenia kadry zakładu dotyczące procesów produkcyjnych oraz specyfiki wytwarzanych wyrobów. Gotowe wyroby trafiają do magazynu, gdzie czekają na wysyłkę. Zakład drzewny Zigro produkuje około 200 tysięcy metrów bieżących gotowego produktu w ciągu miesiąca, a więc dziennie otrzymujemy tutaj materiał do wyprodukowania około 1000 sztuk okien.